wspólnie z ministrem Kamińskim przedstawiliśmy niepodważalne dowody na to, że wśród uczestników Marszu Niepodległości mogą znajdować się przestępcy, potencjalni terroryści lub osoby zaburzone. Część opinii publicznej to jednak nie przekonało. 11 listopada na własne oczy mogliśmy zobaczyć agresywnych młodych mężczyzn, którzy nie wahają się cynicznie wykorzystywać dzieci, by wzbudzić emocje. Widzieliśmy, jak bezwzględnie próbowali niszczyć Empik, drzewka, mieszkania, atakować polskich funkcjonariuszy. To były akty agresji, które mogą przenieść się do polskich miast, jeśli nie uda nam się zatrzymać tej fali.